Salve Maria! Witam Cię na kanale Śladami Ecepiusa. Z tej strony Stanisław Sadowski. Codziennie podążamy za wielkim, wielkim świętym. Świętym ojcem Pius Petrycyny, mistykiem, stygmatykiem, u którego, no, można powiedzieć, to, co było niezwykłe, cudowne, było zwyczajne, codzienne. Dzisiaj tobie powiem o nawróceniu ateisty za przyczyną świętego ojca Pio. Jak Pan Bóg posłuszył się właśnie tym wielkim świętym, aby nawrócić wojującego ateistę. Zaczynamy. Temat bardzo, bardzo ciekawy, no bardzo taki życiowy w ogóle. Jak nawrócić ateistę, można tak powiedzieć. No, ojciec Pio tutaj nawrócił go swoim przykładem. Ja myślę, ojciec Pio miał po prostu rzesze ludzi nawracał, właśnie dotykał swoją osobą, swoim przykładem, swoją świętością. Osoby zawsze mówią, że jest wielkim grzesznikiem, że jest grzesznikiem, albo co najwyżej człowiekiem, co się modli. Nigdy nie mówił o sobie, że jest święty, że jest wspaniały. To jest niezwykła jego pokora, bo przecież doświadczył wielkich, wielkich łask mistycznych, wielkich cudów do czynienia, a zawsze był bardzo, bardzo pokorny. To jest ujmujące. Ja myślę właśnie, ojciec Pio chce, pragnie jeszcze po swojej śmierci jeszcze więcej działać cudów, jeszcze więcej ludzi przyciągać do Pana Boga, przyciągać Go, nawracać, pogłębiać za Jego przyczyną, pogłębiać nabożeństwo. I Ciebie też o to proszę, jeżeli śledzisz tutaj ten kanał, podążaj za świętym ojcem Pio, miej do niego nabożeństwo, odmawiaj litanie i tak samo właśnie też, żeby za nim podążać, co jest dzisiaj bardzo łatwe, wystarczy dzisiaj subskrybować kanał. Teraz są te subskrypcje, aby codziennie za nim podążać, bo codziennie są nowe filmiki, nowe historie o cudach ojca Pio, o jego nawróceniu za jego przyczyną, o pięknych historiach właśnie, jak Pan Bóg działał w jego życiu. Jeżeli Ci się podoba ten filmik, polub go. To bardzo pomaga, bo wtedy jeszcze łatwiej można dotrzeć. I tak samo Ciebie proszę, prowadź apostolat ojca Pio. Prowadź go, udostępnij filmik, zaproponuj go komuś, zaproponuj znajomych subskrypcję kanału. Po co to wszystko jest? Po to, żeby prowadzić apostolat, może się powiedzieć, dobrej prasy. Tak mówił święty Maksymilian 70 lat temu, mówił o apostolacie dobrej prasy, aby dawać komuś. Wtedy on mówił o rycerzu niepokalanym, aby komuś dać tą gazetę. Dać dobrą prasę, aby ktoś przeczytał coś. Tak samo dzisiaj. Prowadź apostola dobrych filmików, dobrego dzieła, dobrej jakiejś rzeczy. Przekaż komuś coś. Poznałeś jakiś filmik? Zachęć znajomego do obejrzenia. Nie zachowuj dla siebie, bo jak właśnie mówi przecież Pan Jezus, cóż z tego, że człowiek ma światło, a trzyma je pod korcem. Po to właśnie jest ten kanał, aby jak największe nabożeństwo do ojca Pio rozlało się na całą Polskę, aby jak najwięcej ludzi. I myślę właśnie, po to jest ten kanał. On cierpiał i właśnie i za ten kanał, za te dzieła apostolatu, po to, żeby jak najwięcej ludzi przyciągać do Pana Boga. Nawet w tych czasach, w tych takich trudnych czasach. I co dzisiaj ciekawy właśnie ten temat. Właśnie ojciec Pio nawraca doktora Francisco Ricardiego. To była kolejna wielka, wielka ryba, którą ojciec Pio nawrócił. Ostatnio mówiłem właśnie o nawróceniu hrabiny z Londynu. No, kobiety światowej, która miała super, super życie, żyła w bardzo luksusowych warunkach i tak dalej. I co ona się nawróciła, została wielką, wielką pokutnicą, jak normalnie, jak święta Maria Magdalena. Jak przeczytałem tę historię, pomyślałem, jak święta Maria Magdalena. A tutaj mamy właśnie historię, jak ojciec Pio nawracał, bo był właśnie rybakiem dusz. Do jego sieci trafiła kolejna ryba. Wielka, wielka ryba. W 1928 roku. A więc no już ponad 90 lat temu. Prawie 90 lat temu. I pan Ricardi, ten doktor Ricardi, to był aktywny ateista. To był ateusz. On prowadził kampanie antyklerykalne. On robił kampanię oszczercze przeciwko Kościołowi, przeciwko ojcu Pio, przeciwko właśnie świętemu naszemu stygmatykowi. On mieszkał bardzo, bardzo blisko klasztoru w San Giovanni Rotondo, aż życie przestało mu się układać. Nie, właśnie każdy z nas umrze, to jest pewne.
A właśnie, on miał też, przez całe się życie układać, bo zdiagnozowano u niego, jego koledzy lekarze zdiagnozowali u niego raka żołądka. Okropna choroba. No i był za późno zdiagnozowany i de facto wkrótce doktor Riccardi był w agonii. Umierał już. I kiedy mieszkańcy wsi San Giovanni Rotondo o tym się dowiedzieli, oni go doceniali, bo to był człowiek jednak hojny, wielu ludziom pomagał, bezpłatnie udzielał właśnie porad lekarskich, pomocy najbardziej potrzebującym i wiele, wiele osób modliło się o jego nawrócenie. To jest bardzo ciekawe, zawsze nawrócenie idzie od łaski. Potrzeba łaski nawrócenia, jeżeli znasz kogoś w rodzinie, kto jest jakiś no, ateista czy znajomy, trzeba się za niego modlić. Trzeba się modlić za osobę, aby się nawróciła. No i często to jest długa, długa modlitwa. I on tak samo właśnie też za niego modlił się Giuseppe Principe, przełożony tutaj. Przełożony też się modlił w klasztorze, żeby go nawrócić. I on uzbrojony w odwagę, dzielnie mówi, idę pomóc umierającemu, odwiedził właśnie umierającego i chciał mu udzielić ostatnich sakramentów. Chciał pomóc tej duszy. Nie zniechęcał się. Poszedł spróbować go nawrócić i co się stało? Człowiek przychodzi, chce mu pomóc, a ten do niego mówi, zostaw mnie w spokoju, ten Riccardi, jak wszedł tylko do jego izdebki. Wyryczał i gdy go zobaczył, rzucił jeszcze w niego pantoflem prosto w twarz dla kapłana po prostu. I on tylko tak mówi, tylko ojciec Pio może mnie rozgrzeszyć. Tylko ojciec Pio. Ale oczywiście nie przyjdzie po tym, jak go tak uraziłem. Jak go tak uraziłem, na pewno nie przyjdzie, bo przecież ile razy go oczerniałem. Więc umrę taki, jaki jestem. Wynocha stąd. Wynocha stąd do kapłana, mówi po prostu. Wynocha. I doktor Merla powiedział, on jak się o tym dowiedział, od razu pobiegł do ojca Pio, ostrzegł go o tym, co się dzieje, właśnie, że ten człowiek no, tylko chce przyjąć rozrzeszenie od niego. I ojciec Pio, jak tylko się o tym dowiedział, wyobraź sobie, człowiek, który obrażał ojca Pio, który go oczerniał, a ojciec Pio tylko się o tym dowiedział, od razu wybiegł, pobiegł, żeby z olejem i z wiatykiem, aby go ratować tą duszę. Jak ojciec Pio miał ogromną chęć nawracania dusz, powiedział, trzeba zdobyć tą duszę dla Pana Boga. I kiedy od razu wybiegł do Riccardiego. I co ciekawe, ten grzesznik, doktor Riccardi, nawrócił się. Otrzymał łaskę nawrócenia, zobaczył ojca Pio, przyjął wiatyk, przyjął ostatnie sakramenty. I historia się nie kończy, bo kiedy wydawało się, że on umrze, Pan Bóg dał mu łaskę uzdrowienia. I doktor Riccardi po 3 dniach właśnie w ciele Riccardiego lekarze stwierdzili, że nic nie ma. Byli zdziwieni, jak to jest. Nie ma raka już. Nie było raka żołądka. Nie było ani jednego śladu po tym. Po 3 dniach od udzielenia ostatnich sakramentów przez ojca Pio. I on do końca życia właśnie, co jest najważniejsze, on nie tylko uzdrowione było jego ciało, ale nawróciła się jego dusza. To było najważniejsze. Pan Bóg go tak doświadczył, ale po to, żeby nawróciła się jego dusza. I od tego czasu ten stary bojownik, który był ateistą, stał się, żył dla Kościoła i służył Kościołowi i Ojcu Pio. Bardzo, bardzo ciekawa historia, jak właśnie ojciec Pio przemienia ludzi po prostu. Są znane historie, jak ludzie po całych latach szli do ojca Pio wyspowiadać się. Na tyle dzisiaj mam dla Ciebie. Taka no, historia bardzo, bardzo ciekawa. Ja Ciebie o to proszę właśnie. Polub filmik, zasubskrybuj kanał, bo codziennie są nowe historie o świętym Ojcu Pio, aby za nim podążać śladami Ojca Pio, świętego, stygmatyka, mistyka, wielkiego człowieka, jednego z największych postaci XX wieku. I też zaproś znajomych, udostępnij filmik, prowadź apostolat z ojcem Pio. Dzisiaj to jest takie łatwe. Po prostu można wziąć, wysłać komuś zaproszenie i widzimy się już jutro. Salve Maria!